Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Unity. Słuchajcie, no, skończyliśmy fabułę w poprzednim odcinku, ale no, to zostało nam parę rzeczy fajnych tutaj do zrobienia, więc ja myślę, że to chyba te na niebiesko, tak? Po kolei lecimy na niebiesko, bo później te szare chyba zrobią się też na niebiesko, no nie wiem. Tak, coś takiego porobimy sobie. Nie wiem, ile tych odcinków tutaj wyjdzie. Tu się pojawię gdzieś za chwileczkę. I zobaczymy, co to mamy za zadanie. Wykradnij przedmiot wskazanemu celowi. Chodźcie, zobaczymy, co to takiego jest. Dobra, jestem. Tam gdzieś, tak? Czy najpierw... Okradnij cel. Cóż to tutaj jest? Tylko wiecie co, to można by było zrobić, tylko ja nie wiem jak to jest, czy to nie jestem za... Za chwilę zaraz zobaczę. Idzie za mną? Matko! Patrzcie co on robi. Okej. Okay. Czy nie to... Nie można... Właśnie teraz się powiem, że trwa konflikt. Dobra, muszę ten konflikt... Dobra, nieważne. Czy to nie jest za... Nie jestem za słaby na to. No, poziom trudności jest dość taki spory. Dobra, zostawmy to na razie. Idziemy sobie dalej. Takie coś trzeba było tu zrobić, czyli ukraść tylko, nic więcej. Okej. Okay. Co tym razem? Chroń sojusznika i zadbaj, żeby przeżył. Chodźcie, zobaczymy na czym to na przykład polega. Nie wiem, czy ja to robiłem takie rzeczy, czy jaki czort. A, koniec. Wiecie co, no ten miecz to jest coś pięknego, nie? Muszę wam powiedzieć, że wymiata. Świetnie się nim gra. Dobrze, no jedziemy dalej. Nie wiem, tu? Może być tu, nie? Się tu pojawię. Zlikwiduj swój cel. Tutaj jeszcze, słuchajcie, mogę gdzieś zdobyć ten. Nie wiedziałem. Gdzieś tu w środku, czy jak? No, wygląda jakby gdzieś w środku. W środku, albo gdzieś, słuchajcie, pod spodem. Niby pokazują, że to są... A, tu jest. Czekajcie, sprawdźmy to. Bo wiecie co? Bo jeszcze właśnie jest tak, że o, widzicie, te skrzynki i takie różne inne gadżety, które tam można gdzieś poszukać. No niestety, nie zawsze mi to się udawało, bo... Dlatego, że to trzeba podejść po prostu, wiecie, w dane miejsce. No, ta broń to jest w deszkę. W deszkę. To jak już tu jestem.
O, nie udało się. Ile tam jeszcze mi zostało, to możecie sobie zobaczyć. 33, czyli jeszcze 10, słuchajcie, gdzieś. A tutaj, kurde, no nie wiem, na jakiej to zasadzie działa. Tutaj ewentualnie można by było... Nie, to jest to, dobra. Na razie to chyba zostawmy. Najważniejsze, że to się, wiecie, odznaczyło na mapie. Więc ja to mam, jak coś. No to akurat takie, wiecie, proste, nie? Nic tam takiego, wiecie, nadzwyczajnego. Idziemy dalej tu. Daleko to? Dobra, tutaj, bo to może być gdzieś na górze, no nie wiem, albo w jakichś gdzieś tam podziemiach, jeśli chodzi o tą tarczę tutaj. Na razie to może zostawmy. Ja sobie później to i tak zbiorę. Dzwon alarmowy. Tu mam skrzynię na przykład, widzicie. Dobrze, ona się mi odznaczyła, widzicie. W momencie, kiedy biegamy, to nam właśnie się pojawiają te, które jeszcze nie odkryłem, nie? Za chwilę musi się troszkę uspokoić tutaj. Co mamy? Wykradnij co? Odkradnij cel, czyli okradnij cel. Wiecie co? Ja nie wiem, czy ja będę wam wszystko to pokazywać, dlatego że widzę, że to się powtarza. A to takie nudy. Znaczy nudy, no tyle ile mogę to pokazuję, nie? Ja, udało się. Tutaj mamy obok, ale nie jest na niebiesko. Ha, nie mogę teraz. A na jakim na przykład poziomie to jest? Znaczy ja wiem. Połóż kres źródło plotek o olbrzymie terroryzującym okolice. Zaraz zobaczymy. Potwierdzenie. Już wykonujesz misję. Czy chcesz, aby aktywne zostało zastąpione tą misją? Nie. Ale jakie aktywne? Nie rozumiem. Ja coś tutaj mam? Szukaj obszar na północy od twierdzy. Chodźcie, zobaczymy, co to jest. Daleko to jest? Nie. Bo ja wam chcę też, wiecie, pokazywać też coś... Już to są ostatnie odcinki, jeżeli chodzi o tą część. I ja po prostu chcę tylko pokazać wam jakieś takie ciekawostki, jakieś coś tam, co mi się udało porobić. A nie tam, żeby cały czas to samo, nie? Bo tutaj... Aha, tak to wygląda. No zaraz zobaczymy, co to mamy. Aha, tutaj można teraz pomówić. Dobra. Naprawdę wierzycie w takie coś? No, jeszcze się przeżegnał. Już w ogóle. Porażka. A ona? Serio? He sniffs the air as if hunting prey. He tracked a man down today, killed him where he stood.
A on? I saw him just now. He just killed someone. A huge blue cavernous mouth with no teeth at all. Oh, may the supreme being save us. Serio? Znaczy wiecie, to na pewno ma jakieś... Co ja robię? A ona? Gdzie? A tu? Ofiara ma połamane żebra, jakby zmiażdżono ją na śmierć. Ja jestem ciekaw, kto to... Co to za ściema, o to mi chodzi. Pokaż. Tam gdzieś, tak? Po prostu taki, wiecie, większy facet na niej i tyle. Kawał chłopa i tyle. No, ale spoko to było. Wiecie, o co chodzi. To było akurat spoko. Dobra, co my tu mamy jeszcze? To już było. Zlikwiduj swój cel. To już było. Zlikwiduj swój cel. Czy one będą się powtarzać? Jest coś takiego, na przykład jakiegoś innego, żeby wam na przykład pokazać? Wykradnij przedmiot wskazanemu celowi. Nie, to też już było. A na przykład właśnie jest takie coś, co to jest? No rozwiąż zagadki, by odzyskać fragmentu dysku. No ten dysk właśnie może byśmy sobie jeszcze zrobili w tym odcinku. Gdzie jestem? Tu. Dobra, chodźcie, zobaczymy to. Bo to jest chyba też jakaś świeża misja z tego, co wiem. Dobra. Na wysokim poziomie kup umiejętność oraz broń lub wyposażenie, aby podnieść swój poziom. Dobra, no co, zobaczymy, nie wiem. Czy nie mogę w ogóle już? Sanktuarium grzechu tańczy światło z mrokiem, a nikczemny szlachcic czynem potwierdza swe imię. Nowy cel. Rozwiąż pierwszą zagadkę. Pierwsza zagadka. A ona mi znika, tak? Nie, jest. Nie za bardzo kumam, o co chodzi w tym. Cóż to za pierwsza zagadka? To mi się zrobiło jakoś... Czekajcie, jeszcze sobie to zrobię na tym. Nie wiem. Dobra, na razie to zostawiam. Nie wiem, o co chodzi w tym. Co by tu jeszcze wam pokazać ciekawego w tym odcinku? No bo tak, to tu wszystkie jakieś nudy są chyba. O. Może to. Jest tu gdzieś w pobliżu takie domki? O, takie domki.
Składź bezkompromisowego arystokratę w teatralny sposób. Uuu! To chcę. To zaraz tu będę gdzieś. To jest to? Likwiduj kapitana zbirów, którzy zakonnicę ze zgromadzenia. Dobra. Okolice klasztoru. Mam niewydane punkty. No wiem, ale chciałbym przeczytać. Terroryzowany przez bandytów. Rozwiąż problem, identyfikując przywódcę tych łotrów i likwidując go. Rada. Tam gdzieś, tak? Udało mi się w ostatniej chwili go uratować. Wlazłem jak zwykle, słuchajcie, w jakiś budynek i nie mogę z niego wyleźć. Jest katastrofa tutaj, akurat w tej części. This is my patriotic duty. Stop the bastard. Don't over it. Dobre jest, co? Pierdziele z tym strzelaniem ich. Mogłem uciekać, słuchajcie, nie tak. No, udało się. No, spoko to było. Tylko, że tu są jeszcze jakieś inne fajne. Chciałbym je zobaczyć. Tak, ten teatralny sposób. Książę wykorzystuje swe wpływy, by posyłać rywali na szafot, a później przejmuje ich majątki. Świętuje swoje sukcesy, wydając teatralne przedstawienia. Zakłóć występ i uczyń z księcia pełen dramatyzmu przykład. Tak? Dobrze przeczytałem? Dobrze. Jeszcze umiem czytać chyba po polsku troszkę. Żartuję. Chyba trochę żartuję. Albo nie. Dobra, słuchajcie, chodźcie. Nie mam czasu teraz na złodziei. A, muszę go tutaj znaleźć. Tu nie mogę wejść. Jezus Mary. Momentami to mnie zadziwia to wszystko. No jest.
Poszło. Może mi się uda. Uciec. Nie mam leków. Przydałyby się. No, takie to było tam, wiecie. Mało wiele. I to ostatnie chyba mi jeszcze zostało, tak? To jest zabij przywódcę siatki przemytników dzieł sztuki. Też bym chciał zobaczyć. Zachować, usiłuję zachować francuską sztukę i stworzyć narodowe muzeum. Niestety grasuje banda złodzi, którzy rabują wszystkie cenne dzieła. Grabią kościoły, posiadłości i zwykłe domostwa. Nie bacząc na protesty właścicieli, udaje się do zgładź przywódcę tej szajki i połóż kres jej szkodliwej działalności. Dobrze, tak zrobimy. Jezus Maria, daleko, słuchajcie, więc może się tam zaraz pojawię. Idzie tu? Tak. Gdyby tu przyszedł, to bym go, wiecie, zwabił. Co? Ucieknij z tej okolicy. Dobra. O, i od razu, wiecie, mamy dostęp do bazy. No, tam w tej bazie, słuchajcie, tyle tego jest, że łohoho, cie panie. No, fajne są te tutaj, te zadanka, akurat spoko. Tutaj na przykład, co to jest? Zlikwiduj swój cel. To nie, to nudy. A tutaj na przykład ta skrzynia, słuchajcie, nie mogę się do niej dostać. Potrzebne jest jakieś hasło. To jedno. Jeszcze czegoś nie mogę zdobyć. Tego nie mogę zdobyć, wyobraźcie sobie. Nie, to tutaj chyba potrzebne jest hasło, a natomiast tutaj w tej katedrze są takie drzwi i tam mówi mi, że potrzeba jakiegoś kołowrotka. Nie wiem, co to jest. Jeden z kontaktów asasynu donosi, iż informatorce o imieniu grozi do konspiracja. Sprawdź, czy rzeczywiście to prawda. Jeśli tak, odprowadź ją w bezpieczne miejsce. Dobrze, to ja chcę to zobaczyć, co to jest. Chodźcie, zobaczymy. Ja nie wiem, czy czasem tej kobiety już czas ciśnie widziałem. Tak, ja już chyba jej pomagałem raz. Więc spoko. Strasznie to daleko, słuchajcie, więc... O, matko. Ale czekajcie, może zrobimy inaczej. O, tako szybciutko. Mogę, mogę. Nie, bo myślałem, że nie mogę. Jeszcze takie zadanie wam pokażę. Zastanawiam się cały czas, słuchajcie, odnośnie tych takich zwykłych, pobocznych. Czy jeszcze pokazywać wam, bo tam widzę, że to się powtarza cały czas.
Może być tak, że sobie to porobię, a te takie, które właśnie... Co ciekawsze, no nie? To zawsze można wam... I zawsze mogę to sobie nagrać i pokazać. Bo ja lubię takie, wiecie, coś innego, nie tam, żeby się powtarzało. Tu nie przejdę, tak? Bo takie tam, wiecie, podchodzenie i likwidowanie, no to tam nudny. Ile można to? Chociaż to jest asasyn, no na tym to polega, ja wiem. Tylko, że no... Nie sądzę, żeby to było aż tak potrzebne, żeby pokazywać wszystko. Ukryj się, tak? Taking in war orphans. What do we do? Don't worry, I'll take care of it. No, będzie chciał ją zlikwidować pewnie, ale nie możemy mu na to pozwolić. Nie było tak źle, nie? Raz, dwa i po krzyku. Tutaj mamy jeszcze takie inne zadanko. Ten Nostradamusa ja sobie, słuchajcie, to zostawiam, bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym. Ale jeszcze chciałbym tutaj na przykład trafić jeszcze z powrotem do naszego, do naszej bazy, bo tam są takie jakieś różne ikonki inne. Ja bym chciał zobaczyć właśnie, co te ikonki oznaczają. Teraz już śmiało możemy sobie je aktywować. Nostradamusa nie wiem, o co chodzi w tych zagadkach. Zostawiam to. Nie chce mi się. Ja jakoś tak nie mam takiej potrzeby. Nie czuję po prostu takiej potrzeby. A jak nie czuję potrzeby, to nie ma. Nie ma takiej potrzeby. Widzicie, tutaj na przykład jest taki liścik. Ten liścik chyba jest na górze. A jest też coś na dole, widzę. Jak tu się w ogóle przemieszcza? Ona jest dalej tutaj? Tak, ona sobie tu siedzi. Na razie zadanka żadnego nie ma dla nas. Tu jest jakieś zejście na dół, poczekajcie, ja muszę to sprawdzić, co to w ogóle jest, bo to są pewnie te nasze takie wszystkie przedmioty, tak, co żeśmy tutaj pozbierali i takie tam. Sala klubu. Welcome to the Assassin Clubhouse, monsieur. Cześć. I assume these quarters aren't open to the public. No, indeed. This is a private clubhouse for our brother and sister assassins. Because belonging to just one secret society is passé. Certain missions are too much for any one assassin to take on alone. In those instances, many prefer to work with the same team consistently. You develop a sense of each other's strengths and weaknesses, an understanding of what each will do in a crisis. Keeping a club makes it easier to organize such teams. I suppose that's better than rousting whoever happens to be on hand. Quite so. Słuchajcie, a myśmy z nim czasem nie walczyli, z tym kolesiem, i nie zabiliśmy go? Bo ja nie kojarzę w ogóle. Czy to, nie wiem, on by jakoś inaczej wyglądał? Powinienem już tu wcześniej być, tak? W sali klubowej jestem. A to co to w ogóle jest? Czym jest członkostwo w klubie? Okej, okay. To takie można poczytanki różne, tak? Aha. Dołącz do klubu, lalala. No, no, spoko. Ja na razie w to się bawić nie będę. O, jeszcze niżej mogę zejść. Jesus. Tak, tylko wiecie co? Te ikonki, one są wyżej jednak. Chciałbym je dostać tutaj jakoś. Jakoś chciałbym się dostać, ale nie wiem, czy mi będzie dane. Są tu gdzieś schody wyżej? Tu jest jakiś list. Ja chcę to. Pokaż to.
Oto, co to jest? Czytaj list. To pudełko zawiera wszystkie listy, jakie Arno otrzymał od Liz. Naprawdę? Paris. O, patrzcie, wszystkie te. Dear Arno, my love. As I write. Oh, Arno. No, także można takie tu czytać sobie listy, dobra. Ale ja bym chciał na przykład wyjść. Nie chcę już czytać. Dobrze jest, nie gadaj. A tutaj na przykład jest taka ikonka. To jest chyba, że można poćwiczyć walkę, co? Czy nie? Co to jest o to? Here for a fight, monsieur. Come again. A training match, that is. An assassin can never be too well prepared. Isn't our mandate to work in the shadows? Stay undetected and all that. Call this the fallback option. Better to practice here in safety than pick a fight with ruffians in the streets. No? Touché. Okej. Okay. Ale to nie potrzebuje, nie? I tu jest jeszcze taki, słuchajcie, taki kaptur. Chciałbym ten kaptur zobaczyć, co to jest. O, tam są trofea pewnie. Pamiątki. Okej, okay, to takie różne te. Dokonania. No dobra, no takie wiecie, pierdo. O, tutaj są chyba nasze jakieś. W tym miejscu przechowane są pamiątki. No. Żeby było co mamy, nie? Pokazane. No to właśnie nie przetrząsałem tego wszystkiego tutaj, powiem wam szczerze, i dlatego to tak wyszło jak wyszło. Tu mamy nasze pieniążki. Się nigdy na tym nie skupiałem. Remont, parter, hall. Mogę tu zrobić jakiś remoncik? Aha, to muszę wykonywać różnego rodzaju te, żeby móc to zrobić, chyba tak. Dobra, słuchajcie, to tutaj chyba wszystko, aczkolwiek chciałbym jeszcze zobaczyć tę ikonkę. A, ona jest tam, to jest bractwo, dobra. A to, co to jest? Pomów Colette? Pomów z Colette? A czemu? A gdzie ona jest? Tam gdzieś. Aha, dobra, bo my przecież jeszcze wykonujemy to zadanie. To poczekajcie, zaraz się tam pojawię. Dobra, chyba będzie można pogadać. Dobra, niech będzie wyżej, jak ty tak chcesz, to proszę cię bardzo. No, spoko. Spoko zadanko, może być. Niech będzie. Są tu jeszcze jakieś ikonki, które takie by były inne, coś? Jeszcze było trochę tych ikonek. To są Nostradamusy, to sobie zostawiam.
Tutaj mam po prostu te wszystkie zadania, które właśnie muszę. Asasynowe. To jest jeszcze fajne. Zlikwiduj Mąci Wodę, który podjudza do politycznych egzekucji. A ty, chodź no tu. Te zadanka też jeszcze są fajne, właśnie w tych naszych siedzibach. One mi się też podobają. Mają jakąś taką, wiecie, niepowtarzającą się, że tak powiem, treść. Nie tam, że wiecie, zlikwiduj, ukradnij albo obroń. Nie, bo tak zauważyłem, że tutaj tak na przemian te wszystkie zadania są. Jeśli chodzi o asasynów. A mi chodzi właśnie na coś takiego innego. No. A tutaj przecież ja też mogę o tak zrobić. Zapomniałem. Będzie szybciej. O, Jesus. No. To jeszcze może te trzy zadanka spróbujemy i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Co tutaj mamy ciekawego na przykład? Tutaj coś mogę. A, tutaj. Wszystko chyba na dole, co? Albo na górze, jeszcze wyżej. Zlikwidujmy. Tak, to jest to. No to dobra, zróbmy tego męci wodę. Żyrondyści, dobrze? Przedstawiciele umiarkowanego ugrupowania wędrują na gilotynę. Wymierz należytą karę nadzwyczaj skutecznemu siewcy nienawiści względem żyrondystów. Kto to jest? Można spotkać go w ogrodach Luwru, gdzie podjudza tłum. Chodźcie, idziemy. Czy to jest daleko? No tak troszkę. Ogrody Luwru. Na la gazetę. Jeszcze. Nie tak to miało być, no ale dobra. Po prostu rozpędziłem się za mocno i dlatego, słuchajcie. Kurde, powiem wam, że... Jak to w ogóle wyminąć wszystko? Aha, czyli tak to się stało. Zaczynają walczyć między sobą. Dobra. Udało się. Dobra, udało się.
Bo o to chodziło przecież, nie? Tutaj mamy też takie, wiecie, coś fajnego. Coś fajnego, jakieś morderstwo. Znowu łażesz. A to gdzieś w tym budynku? No jak tam wejść? Tu jest jakieś okno. No widać, że zamordowany, nie? Przestaniesz mi tu gwizdać? Na nerwy działa. Wow. Wkraczasz w obszar śledztwa. Nie masz... Biuro... Dobra. Biuro. Ciało dyrektora. Nie możesz sobie wprost wyobrazić, w jakich piszę emocjach. Mój mąż odkrył nasz związek. Jest wściekły i gniewnie grozi, że cię zabije. Och, mój ukochany. Aha, czyli jakiś romans tutaj był. Dobra. I może wiecie, może ją tu, może go tutaj zabił z tego powodu. Po co ty wchodzisz na to? Przeczytaj mi to. Na bankowym koncie widać kilka dużych wpłat, a teraz jest puste. Wierzyciel żąda zadośćuczynienia za czeki bez pokrycia. No to nie wiadomo też, co to mogło być. Czy może to są takie jakieś, wiecie, porachunki bankowe też? Tutaj mamy niewielkie szklanki, fiolki, zawierają jakieś... Nie jest mi dane, słuchajcie, przeczytać. Cuchnący płyn, co opisane jako wyrób miejscowej apteki, która mieści się przy... Może tam pójdziemy? Po co mi to pokazujecie? Ja wiem, że to się tutaj... No rozumiem, że te rzeczy muszę... Aha, i tutaj kolejne... proszę przyjąć zaproszenie do jakiegoś domostwa. Też się pokazało. Dobra, a tu? I tutaj jeszcze ktoś... Jakieś napięcie z całym szacuneczkiem. I tutaj jeszcze coś jest. Co to jest? Dziwno wyglądający syfon wentylacyjny. Pokaż. Zupełnie niepodobny do innych tego typu urządzeń. Syfon wentylacyjny. Proszę bardzo. Jeszcze chciałbym to w dzisiejszym odcinku porobić tu. Niewielkie ogłoszenie. Karty zaprasza na wyjątkowe stolika. Do stolika, tak? Żeby pograć. O charakterze. Nienagannym charakterze. I tutaj mamy oczywiście... Jeszcze jakiś obraz jest. Olejne malowidło. Straszne malowidło. Przedstawiające... Czerwonego ducha, który nawiedza. Obraz wydaje się być zabrudzony ciemnymi plamami zakrzepłej krwi. Czy jeszcze coś? Nie. Ja widzę, że tylko tutaj można jeszcze... Jest skrzynia. Pogadać z tymi wszystkimi ludźmi. Tu jeszcze coś jest, poczekajcie. Jakaś krew. W sumie to jeszcze ciała nie sprawdziliśmy, nie? Znaki na ścianie. Ręcznie napisane prawdopodobnie krwią. Wiem, jakie zło kryje się w twoim sercu. Twój koniec jest bliski. No. Człowiek w średnim wieku, który popełni samobójstwo, strzelając sobie w głowę. A, czyli nie został zamordowany. Wciąż trzyma w dłoni zdobiony czerwony pistolet z lufą wetkniętą w usta. Wiecie, różnie może być. Może ktoś to upozorował, nie? Aha, i to jest ta fiolka. Dobra. And even the ghost speaking through that very door.
boudoir, alone in the room, and the ghost speaking with a terrifying accent. I've heard this several times. Okay. We just now heard a shot. We all ran to find out what happened. I believe it was the red ghost. A few nights ago, I saw the ghost myself. I turned a corner and saw him disappear right through this door. Dressed in red with an unutterably horrific expression. Okay. The legend must be true. Long ago, a Bavarian murderer was executed nearby, and his red ghost has haunted this palace to this day. Have you seen the painting? It appeared from nowhere just yesterday. My name is Legal. Counselor to Director of Finance Baudouin. He locked himself in his office well over a day ago. For some weeks, he's been in a state of agitation. It's very sad that it ended this way. My name is Legal. Counselor to Director. Aha, czyli jest ich czterech. Ja mogę ich wszystkich oskarżyć. Oczywiście, no nie będę tego robił na razie, dlatego że. No tutaj są, widzę te ślady. Musimy najpierw iść po tych śladach. Tu jest chyba najbliżej to jedno. Tyle, wszyscy cierpimy wielki głód. Ostatnie wydanie, ale to jest gazetka, to mnie nie interesuje. Tu jest gdzieś wyżej coś, tylko że nie mogę się tu dostać. Tutaj ewentualnie. Tu. Aha, to on tutaj napisał do niego liścik, ale rzeczywiście też wierzy w te duchy tutaj, nie? A to? Człowieka analogicznym wynika, że jest bezpośrednim potomkiem. To też jest ważne, bo może być tak, że któryś chce, wiecie, jakieś odszkodowanie jakieś. I tu jeszcze jakieś. Ojej. Aha, czyli co? Histeria, tu jakieś pieniądze. Klikam to, co nie trzeba. E mam kliknąć. To już chyba sprawdziłem. No to trzeba by było się, wiecie, bardziej tak wczytać w to wszystko tutaj, co jest napisane. No nie będę tego robił na nagraniu, bo to też nie o to chodzi. Mogę to zrobić poza. Szkoda czasu. Mogę się tu pobawić. W każdym razie dom radcy mamy już wszystko, jeżeli chodzi o te tropy tu. Możemy stąd zrobić, wiecie... ewakuację. I tu mamy całe odwiedzone miejsca, nie? Strasznie dużo tych miejsc tutaj jest. I one są bardzo daleko. Dobra, ale to będziemy robić w następnym odcinku. Szkoda czasu już na dzisiaj.
Myślę, że i tak fajnie dużo porobiłem trochę. Poza nagraniem, słuchajcie, porobię tutaj te. Tak, wykradnij przedmiot, zlikwiduj cel. No to jest nudy. No nie, nie. Nie będę wam tylko po prostu pokazywać, że po prostu gdzieś biegnę, zabijam i uciekam, koniec. Nie wiem, o co chodzi z tym Nostradamusem. No i to na razie tyle. Zobaczymy, ile tam jeszcze odcinków będę ciągnąć tej części. Dzięki i do następnego. Trzymajcie się, cześć.